Czwartkowe popołudnie w Auli Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem władz samorządowych z Tarnowa, regionu oraz województwa małopolskiego. Dzisiaj w tym czasie, kiedy święta Bożego Narodzenia niestety się nam skomercjalizowały i to widzimy codziennie, zresztą w wystroju, czy naszych miast, czy chociażby galerii handlowych, życzyć przede wszystkim należy trzeba, ażeby te święta były naprawdę świętami Bożego Narodzenia, żeby rzeczywiście w każdej rodzinie w tych dniach zapanował pokój i dobroć, żeby naprawdę narodził się ten maleńki Jezus, a jeżeli się On narodzi w rodzinie, w każdym z nas, to wtedy narodzi się to dobro, narodzi się miłość, a to przecież najważniejsze, czyli żeby to duchowo, przecież święta były jak najlepiej. Wszystko jest ważne, ważne są prezenty, ważna jest choinka, ważne jest jedzenie, wszystko jest ważne, natomiast, tak jak powiem, najważniejsze jest to, ażeby odpowiednio przeżyć te święta, bo to są święta Bożego Narodzenia. Ja powiem szczerze, że ja żonie w tym bardzo pomagam i się nie wstydzę, już zrobiliśmy, mimo tego, że czas mój jest napięty, zrobiliśmy ponad 200 pierogów, ponad 120 łóżek i osobiście pomagałem, natomiast w poniedziałek, wtorek specjalnie wziąłem sobie urlop, żeby pomagać również w pieczeniu ciasta, co bardzo również uwielbiam. Rodzinne chwile, zwłaszcza jako mały chłopak przy choince oczekujący na prezenty, na gwiazdkę, na ten moment, kiedy będzie można zasiąść do stołu wigilijnego, skosztować dań przygotowanych, zazwyczaj jest to wiele różnych dań, także to są takie chyba niezapomniane chwile każdego człowieka, który wychowywał się w domu, gdzie ta wigilia była zawsze tak pielęgnowana i ten okres bożonarodzeniowy był taki ważnym okresem. Często jest tak, że nie chce się mówić o urzędnikach, bo tylko powinniśmy dobrze mówić dzisiaj, że ludzie nie widzą pewnych potrzeb, które się rodzą w otoczeniu. Trzeba głębiej spojrzeć, trzeba mocniej zobaczyć, czego ludzie oczekują, czego potrzebują i tej optyki, większej ostrości w tej optyce życzyłbym samorządowcom, by dostrzegali te potrzeby ludzi, czasami wyciągali do nich rękę, nie tylko przez takie jednorazowe eventy czy akcje, ale również przez być może uchwały, być może takie postanowienia rady jednej czy drugiej, które mogą być pomocne dla rodzin potrzebujących takiej pomocy. Życzę spełnienia marzeń, dużo zdrowia, dużo uśmiechu i życzę spokoju, bo jest nam potrzebny. To takie, chciałbym, żeby to wszystko, jak w Tarnowie, zaczęło dobrze wyglądać i żebyśmy nie mieli powodu do kolejnych zmartwień, do kolejnych trosk, tylko żebyśmy się mogli cieszyć sukcesami i tym wszystkim, co udało się w Tarnowie zrobić, bo trzeba powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat udało się zrobić dużo dobrych rzeczy w Tarnowie. Od infrastruktury po wiele innych branż i też, to też trzeba zauważyć i z tego korzystać. W moim domu są tradycje od dawien dawna. Przede wszystkim puste miejsce przy stole, po drugie cała rodzina razem w miarę możliwości, no i oczywiście tradycyjna wigilia postna, potrawy postne, nawet takie, które są nieznane z domu rodzinnego, takie jak kulebiak, jak kapusta z grochem, jak makowce i wiele, wiele innych. A najważniejszą tradycją jest to, aby wszyscy śpiewali kolędy, aby się miłowali i by w ten jeden wieczór wigilijny byli ze sobą razem. Nie wyobrażam sobie samotnej wigilii, nie wyobrażam sobie wigilii bez śpiewania, nie wyobrażam sobie wigilii bez czystych serc. Takiej samej wigilii życzę wszystkim, takim jak tutaj, kiedy dzisiaj się różnimy stanowiskami politycznymi, stanowiskami gospodarczymi, a jednak się łamiemy tym opłatkiem, jesteśmy razem i cieszymy się z nadchodzących świąt. Z tej okazji, że wszystkim ciepła, spokoju, radości i miłości. Macie nas na paru siada, zrozumiał już mi to zrada. Ja skoczył do samej ścierki, narobił wszystkiego, ciepły sobie płaczu. Ja skoczył do samej ścierki, narobił wszystkiego, ciepły sobie płaczu. Każdy z nas ma jakieś marzenia, aby się po prostu spełniały. Ja wiem, że to są takie bardzo tradycyjne życzenia, ale one są szczere, one myślę, że są najbardziej osobiste z osobistych. Jesteśmy dzisiaj na spotkaniu samorządowym. Wielu samorządowców życzy sobie, aby ich gminy, ich miasta rozwijały się. Środki finansowe są tylko jakimś elementem wspomagającym ten rozwój. Życzę wielu samorządowcom tutaj zebranym, aby im nie brakło determinacji, ale też wyobraźni do realizacji takich przedsięwzięć, które życzą sobie ich mieszkańcy, ich wyborcy.
tak aby z wysokości tych ich urzędów, mówię też do siebie, widać było sprawy każdego człowieka. I jakaś niezałatana dotychczas dziura w moście, w cudzysłowie mówiąc, czy w drodze. I te wielkie sprawy, czyli sprawy gospodarki, oświaty, edukacji, kultury, aby mogły być realizowane tak, aby ludzie się po prostu realizowali, bo to są ambitni mieszkańcy naszej ziemi. Nie chcą wyjeżdżać, chcą tu pracować, tutaj się realizować. I życzę im, aby to swoje miejsce na tej ziemi potwierdzili, żeby się tutaj czuli dobrze.